Janusz Kołodziej, dobry wieczór Państwu. Witam w naszym cotygodniowym programie Hej Śląsk, poświęconym piłce nożnej, w szczególności wrocławskiemu Śląskowi. Mieliśmy już różnych gości. Rozpoczynaliśmy od wizyty trenera Jana Urbana. Był Tadeusz Pawłowski, był też nowy prezes Michał Bobowiec, ostatnio trener drużyny juniorów, która z powodzeniem startuje w Dolnośląskiej czy Centralnej Lidze Juniorów. A teraz przyszedł czas na drugą drużynę wrocławskiego Śląska, która toczy swoje boje w trzeciej lidze i od niedawna jej pierwszym trenerem i jak się pewnie Państwo domyślają, bo kibice są bogaci w wiedzę, to jest pierwsze stanowisko mojego i Państwa gościa. Państwo pozwolą, że przedstawię. Dariusz Sztylka, wieloletni kapitan Śląska Wrocław, zawodnik. No a teraz witam Panie trenerze w naszym studiu. Witam serdecznie. Dariusz Sztylka prosto z treningu. Bardzo dziękuję, że udało Ci się zdążyć na nasz program. Przede wszystkim gratuluję nominacji. Pierwsza samodzielna praca w roli pierwszego trenera zespołu piłkarskiego, czy tak? Tak, zgadza się. Bardzo, bardzo ciekawe i takie inspirujące mnie wyzwanie. Mam nadzieję, że razem z chłopakami tutaj z drugiej drużyny, razem z naszym całym sztabem tak naprawdę pokażemy jakość pracy i sprawimy, żeby jak najwięcej zawodników z drugiej drużyny trafiło do szerokiej kadry zespołu w Ekstraklasie. Miałeś okazję w ostatnim roku, w ostatnich dwóch latach niemalże przyglądać się tej wielkiej piłce, pracy trenerów, różnych trenerów. Byłeś bliżej lub dalej tego szeroko rozumianego sztabu szkoleniowego i teraz przyszedł czas na samodzielne podejmowanie decyzji. Jeśli mógłbyś przedstawić swoich pomocników, czy sam pracujesz, czy masz drugiego trenera, z kim, kim są twoi najbliżsi współpracownicy? Tutaj dzięki tak naprawdę profesjonalnemu podejściu klubu ten sztab mój jest dość dobrze rozbudowany. Drugim trenerem jest Michał Hetel, który wcześniej pracował też z trenerem Rumakiem, pełnił funkcję analityka. Trenerem bramkarzy jest Tomasz Chryńczuk, czyli też znana postać we wrocławskim. Doskonale znana i wielki, dużej klasy fachowiec i też wspaniały człowiek. I funkcję trenera od przygotowania motorycznego łączę razem z pomocą przy pierwszej drużynie trener Michał Polczyk. Bardzo ciekawe spojrzenie na motorykę. Stara się cały czas, żeby ta motoryka jednak nie była taki na pierwszym miejscu. Nowoczesny człowiek. Tak. I o to tak naprawdę chodzi. Wszystkie nowinki, wszystkie rzeczy w piłce dzieją się bardzo szybko i musimy iść z duchem czasu i łączyć i motorykę, i jak najwięcej piłki, żeby ci zawodnicy się rozwijali. Można powiedzieć, że przejąłeś zespół, który znajdował się, jeśli chodzi o tabelę, w nie najlepszej sytuacji. Takie jakby odniesienie do pierwszej drużyny, ale rozpocząłeś z wysokiego C, wygrana w Częstochowie z silnym zespołem i to pewnie 3-0. Myślę, że to podbudowało cię chyba mocno. Na pewno tak, bo byliśmy tacy, jak na odprawie powiedziałem, wszyscy byliśmy troszkę niespokojni przed pierwszym meczem, bo nie wiedzieliśmy, na co stać nas po tym krótkim okresie, z którym pracuję z drużyną. Ale bardzo się cieszymy, choć zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest dopiero pierwszy mecz i mnóstwo pracy nas czeka, mnóstwo jeszcze wyzwań przed nami. Ale mam nadzieję, że tutaj wszyscy razem, zawodnicy, sztab trenerski, będziemy w jedną stronę wyciągnęli ten wózek, tak żeby jak najszybciej zapewnić sobie utrzymanie, bo ta pozycja w tabeli na pewno nie jest za wysoka i przed nami dużo bardzo ważnych meczów. O tym porozmawiamy w dalszej części programu. Nasz program powstaje przy współpracy z telewizją Śląsk Wrocław TV, którzy koledzy przygotowują dla nas specjalnie przygotowane filmy, w których są ciekawostki, są z kamerą tam, gdzie nie wszyscy kibice mogą dotrzeć. I dzisiaj, przygotowując się do tego programu, przygotowali specjalne takie dosie o Dariuszu Sztylce, tak można to powiedzieć, zatytułowane to jest Krótka piłka. Posłuchajmy wypowiedzi. Być może niektórzy z Państwa ujrzą Darka Sztylkę troszkę z innej strony, czyli Dariusz Sztylka, jakiego być może nie znamy.
Oczywiście, pani Szopa, Zofia Szopa, nasza nauczycielka ze szkoły podstawowej, bardzo charakterystyczna osoba, pozytywnie oczywiście. No na pewno najpiękniejszy czas w mojej karierze, w moim życiu. No, nieustanna zabawa, nieustanna radość z kibicami na rynku, czy przejazd autobusem odkrytym przez praktycznie całe miasto do wrocławskiego rynku. Tam mnóstwo kibiców w oknach, mnóstwo kibiców na samym rynku i do końca życia takie te czasy będę wspominał. W tym momencie już nie, ale jeszcze dwa lata wcześniej nawet pomagałem gdzieś tam delikatnie mojemu przyjacielowi Grzesiowi Malidrandzie, który był trenerem i pojawiłem się na meczach juniorów. W tym momencie za dużo obowiązków i niestety nie mogę. Marudom. Zacznijmy od Marudy. No to tutaj nie ukrywajmy, że mój serdeczny przyjaciel Krzysiu Wołczyk zawsze miał coś do powiedzenia. A tutaj nawet Jarek Szandrocho utknął takie powiedzenie, że największy koszmar sprzedawcy to jest Krzysiek Wołczyk z rodziną, więc trochę zawsze było śmiechu z tego. A pracusie, no to do tej pory tak zostało. Piotrek Celeban, Mariusz Pawelec i Jarek Fojut. To trzech takich zawodników, których ciężko było wygonić i z siłowni, i z treningu. Ja ze starych czasów jeszcze pamiętam, jak tutaj na Oporowską dość często chodziłem. Nasza jedenastka to złota drużyna, czy wygrywa, czy przegrywa, zawsze jest jedyna. Pamiętam, że to było takie mocne, i to znaczy mocne, mocno wspierające piłkarzy. Ja to do tej pory pamiętam. Mam kontakt, bardzo lubię grać w tenisa. To jest w zasadzie moje takie hobby, choć ostatnio nie ukrywam, że zaniedbałem to troszkę, ale tenis na pewno, ogólnie sporty rakietowe, w sensie rakietkowe bardziej tak, bo i ping-pong, i badminton, w to bardzo lubię grać, lubię rywalizację, ale tenis to takie mój mały kolik, moje małe hobby. Arka Gdynia u siebie 5-0 przegraliśmy. Tu była wtedy jeszcze ta pamiętna sytuacja na Drabiszyńskiej, ale ja jako chłopak z Wrocławia urodzony tutaj na Bzowej na pewno bardzo mocno to przeżyłem, tą porażkę 5-0, znając animozję kibiców. Wtedy jako kapitan drużyny zdawałem sobie sprawę, że i dla nich, i dla nas to ciężki mecz i długo to przeżywaliśmy. Gołąbki. Piwo czy wino? Zdecydowanie wino czerwone. Gol czy asysta? To chyba dla Remika Jezierskiego asysta drugiego stopnia. Ronaldo czy Messi? Łukasz Madej, zdecydowanie. Real czy Barcelona? Mimo wszystko Barcelona. Mecze wyjazdowe najbardziej lubiłem grać w Warszawie na Legii. Tam strzeliłem swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie. Jako piłkarz nie przypominam sobie, żebym tam przegrał. Zawsze taki dobre mecze tam graliśmy jako Śląsk. Sama atmosfera, Warszawa, kibice, zawsze nas dodatkowo mobilizowało. Oczywiście jest to mój cel w niedalekiej przyszłości, ale zdaję sobie sprawę, jak dużo jeszcze pracy mnie czeka, żeby zostać szkoleniowcem w pierwszej drużynie Śląska Wrocław. Robię ku temu jakieś małe kroki, mam plan na to, ale wszystko z pokorą i wiem, że dużo nauki jeszcze przede mną, ale na pewno jest to mój cel, moje marzenie. Yeah.
pamiętam swój pierwszy mecz na Śląsku jako kibic, tak, to było, pamiętam, miałem wtedy komunię, razem z moimi kuzynami uciekliśmy z mojej komunii z przyjęcia, które mieliśmy tutaj w domu i byliśmy tutaj na meczu z Górnikiem Zabrze. Śląsk, co prawda, przegrał wtedy, jak ja pamiętam, chyba 2-0 lub 2-1, ale samo przeżycie na pewno było wielkie, bo wtedy sam gdzieś tam jako pierwszy raz poszedłem na mecz. No jak to jest? Czy to jest cała prawda, czy prawda dla telewizji, czy też troszeczkę coś zostawiłeś jeszcze, żeby była jakaś tajemnica? Nie, cała prawda. Pierwszy raz byłem szczery bardzo w tym wywiadzie i tutaj pytania zadawane przez kibiców były dość przyjemne i tak naprawdę sądzę, że takie programy, właśnie ta krótka piłka, które przybliżają ludzi związanych ze Śląskiem, w taki bardzo ludzki sposób pokazują obraz tego klubu i zachęcają do kibicowania. No, poruszyłeś tutaj bardzo ważną kwestię, bo kibic, który nabędzie bilet, ma prawo do kibicowania bardziej aktywnego, mniej aktywnego, przychodzi, czasem narzeka ze względu na wyniki, być może na drużynę, zarzeka się również, że już nigdy więcej, po czym namawia kolegów, koledzy jego przychodzą, bo kibicem się po prostu nie przestaje być, ale są ciekawi, jak wygląda to życie prywatne. Wiem, że twoi następcy, mówię o twojej rodzinie, rozwijają się bardzo dobrze, jeśli chodzi o piłkę nożną, no bo tutaj nie ma niespodzianek. Miałem ostatnio możliwość rozmawiać z Maksim Tarasiewiczem, być może naszym przyszłym mistrzem świata, nawet w szermierce, bo startował w Mistrzostwach Europy, zdobył Mistrzostwo Polski drużynowe, utalentowany chłopak, powiedział, ja od początku chciałem uprawiać sport indywidualny. Jak to u ciebie wygląda w rodzinie? Dwa słowa o synach. Łukasz i Kacper oczywiście ze swojego wyboru uprawiają piłkę nożną. Łukasz gra w Centralnej Lidze Juniorów już w Śląsku Wrocław. Kacper trenuje w naszej akademii razem z Krzyśkiem Wołczkiem Olimpik Wrocław. Tak naprawdę najbardziej mnie interesuje ich entuzjazm i cieszy, bo do niczego ich nie muszę nigdy namawiać. Sami kochają piłkę nożną, sami poświęcają tej piłce nożnej praktycznie cały swój czas wolny i to jest najważniejsze. Mają swoją pasję, ja to w nich bardzo szanuję i staram im się pomóc tak, żeby osiągnęli jak najwięcej. No ale teraz to jest trudne pytanie, które ci teraz zadam. Proszę o szczerą odpowiedź, bo skoro mówisz, że szczerość, to proszę bardzo, pytam trenera Dariusza Sztylkę, jak oceniasz ich szanse i na jakich pozycjach grają? To tak, zacznijmy od starszego. Łukasz to jest taka typowa szóstka, zawodnik defensywny, ostatnio bardzo... Czyli ślady ojca. Tak, zrobił duży postęp, jeśli chodzi o swoje przygotowanie motoryczne, o swoją dłonię, motoryczność, ale też czytanie gry i pewność na boisku i tutaj pod okiem trenera Chorwata niesamowity postęp. A Kacper jest takim zawodnikiem bardziej kreatywnym, lubiącym strzelać bramki, lubiącym asysty. Więc dwa kompletnie różne typy, ale jak miałbym teraz podjąć jakikolwiek wróżby, czy któryś z nich może zostać za wcześnie, bo sam pamiętam swoje lata juniorskie, sam pamiętam swoich kolegów, którzy byli nieraz niesamowicie utalentowani, dużo bardziej niż ja, a to ja powiedzmy gdzieś tam zaistniałem w tej piłce profesjonalnej, a oni nie, więc tak naprawdę ciężko wróżyć w tym momencie. Dokładnie, to prawda i tata Sztylka, to państwo chyba też zauważyli, dumny jest ze swoich synów. Myślę, że będą podążać śladami ojca, czeka ich wielka kariera, bo mają to w genach. Ty jako trener drugiego zespołu jesteś niejako z urzędu skazany na pracę z pierwszą drużyną, ze sztabem trenerskim, z zawodnikami. Niezależnie od tego, czy jesteś zawodnikiem, czy nie, kibicujesz, bo każdy z nas jest kibicem. Wracamy teraz do tej wielkiej piłki, wreszcie z uśmiechem na twarzy, bo co rozmawiałem z moimi gośćmi, każdy mówi, no wreszcie musi przyjść przełamanie, prawie wygrywaliśmy, goniliśmy tego Piasta. Jest zwycięstwo w niecieczy. Popatrzmy wspólnie, jak wyglądała radość po tym meczu.
Wrocławia! Szlachta z Wrocławia! Patrz się do Wrocławia! Szlachta z Wrocławia! Ratunek panowie! Przygotowując ten materiał, konkretnie ten na montażu, rozmawiałem z naszymi kolegami montażystami i powiedzieli: Janusz, chyba że wzrośnie nam oglądalność, szczególnie wśród żeńskiej części publiczności, bo przypuszczam, że wiele pań przychodzi oglądać mecze Śląska i rzadkie to są obrazki, żeby widzieć taką spontaniczną radość. Jarosław Szandrocho w roli Wodzireja i to jest postać, która jest bardzo, bardzo pozytywna, ale widać, że po tym dobrym meczu, szczególnie tej drugiej połowie, to zwycięstwo było absolutnie zasłużone. Zdecydowanie tak. To była tylko kwestia czasu, kiedy strzelimy bramkę i naprawdę wyglądaliśmy bardzo dobrze. Też nawet jeśli chodzi o charakter, bo to było widać, że ta drużyna dobrze się z sobą czuje na boisku, ma charakter, jeden walczył za drugiego i te piłki tak zwane stykowe to były zawsze po naszej stronie, więc ta determinacja na pewno jest w drużynie, a to świadczy też o dobrej atmosferze. Dobra atmosfera, bardzo zadowolony był przede wszystkim Adam Kokoszka, którego rodzina obserwowała ten mecz. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia strzelec. No było, nie było tej zwycięskiej bramki dla wrocławskiej drużyny. No tak, no myślę, że gdzieś po tych ostatnich niepowodzeniach na pewno fajne takie zwycięstwo, tym bardziej na wyjeździe. Stworzyliśmy sobie też trochę sytuacji na ciężkim terenie, gdzie tam dobre drużyny zawsze gubiły punkty. Także na pewno trochę entuzjazmu teraz wpadnie, przerwa na kadr, żeby potrenować i przygotować się do kolejnych meczów. Czyli no na pewno gdzieś ten okres, gdzie jest kartka, to też nie jest dobry dla zawodnika, bo gdzieś traci trochę rytm meczowy. Ale gdzieś tam poświęciłem czas trochę, żeby się zregenerować i gdzieś ten tydzień już normalnie trenowałem z drużyną. Także na pewno wszystkim należą się dzisiaj gratulacje za ten mecz, bo widać było, że wszyscy pracowali na ten wynik, a dziś mi tam trochę szczęścia było przy tej bramce, bo piłka spadła, więc mi się wydaje, że sukces zawsze cała drużyna odnosi. Adam jak zawsze skromnie, on woli pozostać w cieniu, ale w bardzo dobrym momencie znalazł się we właściwym miejscu. Nieco wcześniej szansę na bramkę i to w swoim stylu miał Piotrek Celeban, który swego czasu prowadził w klasyfikacji strzelców bramek grających na pozycji stopera. Tam wyprzedzał niemal wszystkich. Przygotowuje się takie fragmenty, stałe fragmenty gry chyba przed konkretnymi meczami. Tak, tak naprawdę bardzo dużo czasu poświęcają teraz drużyny na analizę stałych fragmentów gry przeciwnika, ale też na znajdowanie sposobów, żeby oszukać obronę przeciwnika przez ten fragmencie gry, a jak ma się w swoich szeregach Piotra Celebana, który bardzo dobrze czuje się w polu karnym, który bardzo dobrze wykorzystuje swój potencjał fizyczny, czyli bardzo dobry start do piłki, dobry timing w grze głową, jest to zdecydowanie łatwiej. Nie na darmo Piotr strzela tyle bramek, wykorzystując te swoje cechy, o których wcześniej wspomnieliśmy. Mówiłeś o nim, że to tytan pracy. Posłuchajmy zatem tytana pracy, bo jego wypowiedź również mamy zarejestrowaną. Od początku powiedzieliśmy sobie, że musimy grać konsekwentnie z tyłu. No i to było robione, ale wiadomo, strata bramki też troszeczkę obciąża nasze konto w obronie. Ale tak naprawdę graliśmy od początku to samo, tak? Nawet się musieliśmy cofnąć, bo do tej pory my staramy się grać w piłkę, tak? Trener nas chce uczyć fajnie grać w piłkę, każdy się super z tym czuje. Ale jesteśmy w takiej sytuacji, że czasami trzeba się cofnąć i dać im, czyli przeciwnikowi trochę pograć i wtedy możemy wyprowadzić kontry. No i dzisiaj to zrobiliśmy, bo pierwsza bramka, bardzo ładne zagranie Rio. No i w drugiej połówce też graliśmy swoje. No i w konsekwencji strzeliliśmy wreszcie ze stałego fragmentu i jadą 3 punkty do Wrocławia. Jest ulga, ale teraz 2 tygodnie roboty, bo jest dużo do poprawy, tak? Bo walczymy na dzień dzisiejszy o utrzymanie i musimy zdobyć jak najwięcej punktów, żeby mieć 4 mecze u siebie. I tak naprawdę dzisiaj jest radość, tym bardziej, że Mariusz ma pałek rodziny, więc wszystkiego najlepszego Mariusz od drużyny.
Zobaczymy, jak się zachowa. No i głowa do góry i na pewno te dwa tygodnie będą w lepszych humorach, jeśli chodzi o trening, ale wiemy, na czym musimy bazować i co robić, więc do przodu. Myślę, że te ostatnie słowa kapitana drużyny Śląska mogą nam posłużyć za puentę naszego spotkania. Darku, wiem, że po treningu mocno zmęczony, ale bardzo dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję moim bardzo. I Państwa gościem był trener drugiej drużyny Śląska Wrocław, która dobrze rozpoczęła mecze trzecioligowe, Dariusz Sztylka. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.